Hej, cześć, siemano, z tej strony Miki i gramy znowu dzisiaj sobie w GTA 5. Nie mam pojęcia, który jest tu już odcinek. Wiem tylko tyle, że pokażę już wam na mapie. Zakupiłem sobie tutaj, że tak powiem, na lotnisku, nie wiem, kryjówkę, czy tam po prostu lotnisko, mu chyba nawet, za 150 tysięcy dolarów. Mam nie... I teraz tak, jak to zakupiłem, to wyskoczyło mi coś takiego, że po prostu tam odblokowałem garaż, bo to wiadomo, na samoloty, i też mam dostęp do Bugiego. I wsiadłem w tego Bugiego i mi się uaktywniła taka jakby misja dodatkowa. I mam po prostu jechać. Aha, ja mam tu czas, ja nawet nie wiedziałem. I mam to po prostu jechać do tego punktu, który zwie się Campwóz. Mam odebrać broń niby. Ale zobaczymy. 15 sekund. Gdzie są ładunek broni? To jest ta skrzynka? Fuck you. Ja mam ich teraz zgubić. Sorry, ale dzisiaj trochę będę, że tak powiem, zmulony. Co mam zrobić? Mam ich zabić? Nie, ja uciekam po prostu. Ponieważ mam mało życia. Nie jestem zbytnio przygotowany na... Czym ja rzucam? Lol. Ja chyba ich mam zabić. Już muszę sprawdzić, bo nie ogarnąłem soraski dziennik. Aha, mogę zgubić ich po prostu. No dobra. No co za idiota. Dobra, spróbujmy sobie uciec gdzieś tu w pola. Czym oni w ogóle jeżdżą? Oni jeżdżą takimi dzipkami. Mam buggy. Ja śmignę sobie gdzieś tutaj na pola. Czy na pola? No, no po prostu na te wyżyny pustynne. A no, już się gubią, że tak powiem. Zaraz ich zgubimy, jeśli się nie rozwalę. A wszystko na to wskazuje. Dawaj, Trevor! Ogólnie miałem 150 chyba 3000 i wydałem... Wydałem wszystko właśnie na zakup tego, że tak powiem, hangarów na lotnisku. Dobra, zgubiłem ich. Mam wrócić na lotnisko. No i ponieważ wiem, że opłaca się takie rzeczy kupować, ponieważ dostajemy tam tygodniową, że tak powiem, premię, ponieważ my na tym zarabiamy. To jest bardzo spoko opcja. Dlatego naprawdę polecam ogólnie kupować takie różne rzeczy. One są po prostu oznaczone nawet na mapie, że są do kupienia. No. I po prostu wsiedliśmy sobie do Bugiego i nam się aktywniła taka dodatkowa misja. Dobra, idziemy na skróty. No dobra, rozumiem. W okolicach kręci się dużo policji, pojedziemy sobie tędy. Fajny jest ten buggy, naprawdę jest spoko. Wo, bo to jest most. Co, znowu po mnie jadą? Fuck, znaczy trzeba gdzieś uciec. Nie chcę ich rozwalać, bo... No bo po prostu nie chcę, bo rzucam tą śmieszną bombą przylepną. No bez przesady, że tego znaku nie rozwalę, ej! Bo rzucam tą bombą przylepną i nie umiem jej zdetonować właśnie. I to jest taki, że tak powiem, taki przypał. Dobra, idziemy tutaj, oni i tak nic nie zrobią. Czy wjadę tu na górę? Nie wiem, zaraz zobaczymy. Może wjadę, może nie. Wow! Wjeżdżaj, Trevor! O, chyba jednak nie. Coś to jest buggy, to musi wjechać. Jak oni... O Jezu, jak oni tu wjadą. O cholera, oni tu wjadą. Shit. I tu wjechali szybciej ode mnie. Ale lipa. Wow. Po polach komuś, kurde, przejeżdżam. Trudno. Wrócić na lotnisko. Shit. Dobra, szybko wróćmy tutaj.
Dobra. Ukończona. Przemyt lądowy. Łączny zarobek. 5 kafli. No trochę się z tym ogólnie, powiem wam, że bawiłem. Dobra. Weźmy sobie. 8000 mam. No jak sobie widzicie, mam zaznaczone nawet, że to miejsce to jest moje. Nieruchomość hangar, czyli to jest no hangar po prostu, a nie lotnisko chyba. Czy mogę wziąć Bagiego? Teraz jest pychać spokojnie. Tak, jedziemy teraz do C. C jest niedaleko. Przejdziemy sobie od razu misję fabularną. Chińczyki, tak, dobra. Wy mi oczywiście piszcie w komentarzach, czy chcecie, żebym przechodził też i misje poboczne. Czy po prostu zająć się tylko głównie fabułą. No bo ponieważ... No, po prostu czekam na waszą opinię, bo na przykład poboczne misje to sobie można pograć, nie wrzucając nic na kanał. A zbytnio nie gram w GTA, ponieważ jak gram, to przeważnie odpalam co jakiś program do nagrywania. I właśnie tak wygląda moja gierka. Dobra. Chyba w tym nie mam radia ogólnie, czy mam? Na pewno mam radio, jak nie mogę mieć... Nie ma w tym radia KBK? A jest. Tylko jakoś tak dziwnie zmuliło. Ja chcę... Pop FM. Jakie hity w ogóle. Dobra, ciśniemy, pojedziemy na skróty. Po to wzięliśmy tego blaszaszka. Czy tam brukowca, czy jak na to się mówi. Dobra. Trewuś. A, ogólnie jest jeszcze taka sprawa. Teraz się gdzieś doczytałem na jakiejś stronie. Że podobno taki nijaki człowiek, Diaz, czy jakoś tak, niby to jest jakiś producent, taki muzyczny, jakiś twórca, i Rockstar chciał od niego wykupić dwie chyba piosenki, o ile się nie mylę, i zaproponowali mu coś koło sumy 4000 chyba dolców, lecz on się nie zgodził. I Rockstar po prostu nie kupiło tego od niego tych od dwóch utworów muzycznych, ale za to użyli je w GTA i teraz podobno gościu złożył skargę o prawa autorskie i takie tam. I niby mają wycofać GTA, znaczy on żąda wycofania GTA 5 z produkcji, czyli jeśli ty nie kupiłeś GTA 5, znaczy może nie tyle z produkcji, co ze sklepów. Jeżeli ty nie kupisz w sklepie GTA 5, to możesz się obawiać, że być może niedługo po prostu zniknie ze sklepów na całym świecie. No, podobno dużą karę teraz sobie zapłaci Rockstar temu typkowi. Ale oczywiście nie wiadomo, czy to jest prawda, to wyczytałem na jakiejś stronie. No, chętnych oczywiście zapraszam do zapoznania się z tym, z tą, no, informacją. O, ten Chińczyk znowu tańczy. Can handle weight. And I think I've proved that my organization is a reliable supplier. In short, it's you and me. Now give me some of that goddamn X. I'm afraid we want to go down a different path. What? We want to explore other opportunities. Trevor chyba troszkę się zdenerwuje. Shut the fuck up! Our boss, Mr. Cheng's father, wants something a little larger. We want to move drugs, perhaps guns. Lol. My life's work. I mean, since I was a little kid, I dreamt big. You know, I've always wanted to be an international drug dealer and a weapons trader. All right, so I'm begging you. Let's make this happen. I'm very sorry. You're sorry? O kurde, chyba będzie ogień. I just spilled my fucking guts out to you and you say to me you're sorry. Who are you working with? Huh? Who? I'm not at liberty to say. Oh, no, no, no. You're at fucking liberty. In fact, I'd say you are obliged. Who? Fucking who? 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 The O'Neill brothers. The O'Neill brothers, huh? Yeah. You shitting me? No. Because those fucking O'Neill brothers, I hear a little birdie telling me that they have a bit of a problem, since one of them's gonna have to be surgically removed from the skull of the other. Fuck you guys! Oh! O, to będzie ogień. Hold on.
Lubię to normalnie, jego odjazdy na bani. Oj. No, nie ma to jak... To jest chyba rok, o ile się nie mylę. Jakaś po prostu napierdalanka. Uwielbiam po prostu jego odjazdy na bani, nie? Dobra, na pewno będzie dym. Tylko obawiam się, że mogę nie mieć broni. O. Wow, przejechałem wjazd. Ile tam Doyle'ów było? W sumie pedały na D. O kurde. Ja pierdziele, co tu się będzie działo za chwilę? Dobra, gdzieś tu musimy zaparkować. Zaparkujmy sobie tutaj. Chociaż nie, zaparkujmy sobie na drodze. Obserwacyjnego punktu na wzgórzu. Już się tutaj wybieram. Dobra, ale ich tu jest. Jak mrówków. Tam widzę, coś strzelają. O, jakiś kacap z lornetką. A, jakaś widzę tutaj ropa pewnie. Spoke to that maniac Trevor. He's coming. Get down to the meth lab to protect it. I hope he don't get through these idiots, but we know they're idiots. Come on. Oh lol. Let's go see them Chinese fellas. Tylko, że ja nie jestem pewien, czy ja mam... Kurde, pat mi prawie wyleciał z rąk. Zniszcz laboratorium. Dobra, zniszczę, tylko... O, mam tu, widzę, jakąś fajną broń. Dobra, bierzemy sobie to. Albo nie. Wiem, co zrobię. Co z tego, że byłem na punkcie obserwacyjnym, nie? To zrobimy coś takiego. Najpierw tutaj spróbuję ich wybić ze snajpy. Okej. Okej. Dobra. Dobra. Zabij reagujących strażników, zanim zdołają zawołać. Dobra, Bugiego sobie zostawię z tej strony, chociaż pewnie będą mi uciekać, tak bynajmniej mi się wydaje. Spróbuję to zrobić, tak wiecie, tak. Nie po Trevor... Po prostu zrobimy to trochę inaczej niż Trevor by to zrobił. Dobra, tu mam jakiś pedałów. Dawaj, 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 dawaj. Czy się ogarnęli, czy też nie? Chyba jeszcze nie. Nie mogę się za tym schować. Ale bez sens. Oni chyba i tak mnie nie widzą. Tępaki. Fuck. Teraz to dałem do pieca. Dobra. Teraz jest bardzo mi... Ole, mam mało życia! Jak? Fuck. Teraz to na pewno trzeba zmienić broń. Dawaj na strzelbę z tłumikiem. Dobra, teraz z tej strony. Wow, tutaj strzelają do mnie. Dobra. Puśćcie tego, złapnę to z tej strony. O, tu jeszcze jest. Fuck. No, namierz go, dobrze, Trawuś. Dobra, mam mało życia, muszę trochę... A, dostaję! On tam gdzieś u góry jest. Kurde, ich tu będzie ciężko, mam mało życia trochę. Dobra, ale zróbmy to... Fuck, 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 zawaj tutaj. Jajdź. Strasznie, ale to strasznie dostaję, aż mi życie spada. A, jest tam cyga. Są u góry, już czekają na mnie. Dobra, trzeba będzie wziąć coś z większym tym. Fuck.
O, shit! A to wybuchnie zaraz? No bum. Dobrze. Kurde, może ze snajpy ich? Dobra, oddalimy się, zrobimy to ze snajpy. Zrobimy to ze snajpuni. Dobra. Mam akurat trochę czasu, to można się z nimi zabawić. Dobra, mam w miarę fajnego zooma. O. Dobra. Okej. Dobra. Tutaj jeszcze gdzieś jest. O, jest. Są w samych gaciach? Dziwne rzeczy. Wow, 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 wow. Oni tutaj gdzieś są znowu. Dobra, na ślepo chyba nie opłaca się strzelać. Dobra, 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 dobra. Oni gdzieś tam są. Pobiegnijmy jeszcze raz na wzgórze. Dobra. O, tutaj jest. Oj, nie trafiłem. Okej, okay. Kolejny pad. To jakieś śmieci. Dobra, trzeba patrzeć, skąd strzelałem. Ale chyba ich tutaj zdjąłem po części, tak z... O, jest tutaj, widzę. Gdzieś tutaj był. O, tu w oknie jest, dobra. Dobra, dostał chyba w główkę nawet. W tym oknie ktoś był? Chyba nie. Może u góry? Wychylmy się, niech postrzela. No, na pewno gdzieś jest. Dobra, wiem, mam lepszy pomysł. Rzucę tam gdzieś granatem zaraz. Dobra, rzucaj. Aj, za lekko trawuś. Mocniej. Aj, słabo to. Ale ich tam musi być. Dobra. Dobra. Oni tutaj siedzą w drzwiach z Kubani. Dobra, ale już na pewno wybiłem większą połowę. O, 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 o. Po nogach go. Kurde, dostałem. Dobrze, że mam tyle ammo, Jezu. No, dostał. Dobrze. Dobrze, Trewuś. Wiecie, nie chcę tego robić tak trochę... Łapcie granata. Po prostu chcę to zrobić tak, żeby to przejść w miarę za pierwszym razem. Mam jeszcze to, zaraz was, wykurzę. Pedały. W okno, w okno, w okno. Aj, no za lekko. O, dostaję, dostaję, dostaję! Dobra, kałach jest jednak najlepszą bronią. Gdzie on jest? Dobra, jest. Dobra, jest tu tylko dwóch typów. Dobra. Dobra, wejdźmy sobie z tej strony werandą. Gdy się da. A, przeskoczymy przez płot. Jezu, naprawdę powiem wam tak, że trochę nie ogarniam sytuacji. Ej! No z bronią, Trewuj, z bronią. Gdzieś to mogło być. Drzwiami, po prostu wejdę drzwiami. No! Ale lipa. Gincie, pedały. Dobra, to są na pewno już oni, bracia. Dobra. Czyżby wszyscy? Gdy pasek... Aha, no dobra, ale ja tego ogólnie nie używam. Dobra, to jest, co pozbieramy ammo. Już chyba wszystkich wybiłem. Gdzie to jest? Trawuś.
Gdzie to jest, Trawuś? Chyba, że to jest u góry, a pewnie jest u góry. Kurde, sorki, że tak blisko miałem mikrofon przez chwilę, na pewno nie było... O, idzie, tutaj jeszcze ktoś jest. Mam granatnik? Nie mam, ale mam to. Okej. Okay. Oh shit. To się nie chce odbić. Czyżby błąd w grze? Dobra, nie to nie, robimy to po mojemu. Dobra. Ja wam dam szmaty. O, ich tutaj chyba nie ma jednak, oni są gdzieś schowani. Aha, on... A, zabij wszystkich! Chociaż on mówił, że on nie chce zginąć. Dobra, trudno. Karnister, i co teraz będę palił chatę? Spoko. Przytrzymaj R2. Dobra, idziemy. Całą chałupę im spalę, ale odjazd. No i tak to jest, o to chodzi. Chyba muszę dokładnie po tych kropkach to wszystko rozlać. Dobra, damy radę. Damy radę, Trevor. Jaka beka. Ogólnie wiem, że benzynę czy tam po prostu coś, co wygląda jak benzyna. Czekajcie, bo ja tu... Aha, tu są drzwi, dobra. To po prostu można znaleźć na stacji benzynowej. Na każdej stacji benzynowej jest karnister z jakimś środkiem palnym, pewnie z benzyną albo z ropą. Dobra, i co teraz? Strzelę w ślad. A ja strzelę sobie z tego. A się oddalę, bo jak to wybuchnie wszystko, to będzie ogień. Patrzcie na to. Dobrze! Ale jebnie, a to widzicie, to wszystko to narkotyki, nie? To jest Trevor, jeszcze sweet focie i na Facebooka, dawaj, Trevuś. Uciekli z gospodarstwa i dziwnym trafem się pojawił tutaj nagle kład. Jestem ciekaw, czy będę miał tutaj w ogóle jakiś typów do zgubienia? Pewnie tak, bo raczej wątpię, żeby tutaj nic nie było. Takiego, wiecie. O, no i właśnie o to chodzi. Ukończono, bardzo ładnie. Na brąz? Tak się starałem. No dobra, niech będzie brąz. Dobra, pojedziemy sobie. W sumie to tak, zobaczmy w ogóle, czy do zarobienia coś hajsu. Nie, 8 tysięcy cały czas. Myślałem, że dostanę jakiś hajs za tego. No, za ten hangar, ale chyba jednak nie. Trevor powinieneś mieć od Oscara kasę za broń. Na puste wybiłeś ich. Dobra, zadzwońmy. No i patrzcie, nie odbiera. Dobra, nie to nie. Co tu mamy? Maile jakieś mamy. Ralf Ostrowski. Wiecie co, może ja bym teraz go pojechał ogólnie ubrać. To nie byłby wcale taki głupi pomysł. Tylko powiedzcie mi, co mam zrobić z tym kładem. O. Jaka beka. Dobra, gdzie mamy najbliższy sklep z ubraniami? Trevora trzeba przebrać, nie będziemy grali takim wieśniakiem. Do fryzjera go może? O, ogólnie mam misję chyba. A nie, to jest machata. Myślałem, że to jest ubranko. Kurde, gdzie my tutaj mamy najbliższy sklep z ciuchami? Tutaj aż. No dobra, pojedziemy się ubrać. A, nie ma sprawy. Uuu, jakieś kuny biegły. Jedziemy go ubrać. No bo wygląda trochę jak wieśniak, a to już jest poważna, wiecie. Firma. Trzeba go ładnie tutaj ubrać, do fryzjerka pójść, chociaż to za bardzo nie ma co strzyc. Ale wiecie. Nie no, nie chcę tego. Kurde. Inną. To jest? No, niech popleci. To
nawet dobre nuty są nieraz. No dobra, ale czemu mnie gonią? Fuck. Dobra, jedziemy przez pola. Nie będziemy się użerać z policją. What? Zabiłem go. Trevor by to przeżył. Fuck. Ale trzeba go ubrać, no trzeba go ubrać, naprawdę. Mam nadzieję, albo wiecie co, ja wezmę taksówkę, bo nie chcę mi się jechać taki kawał, a pewnie będę daleko od tego miejsca, już widzę po wczytywaniu. Jaki to mają w ogóle czas? 17:21. Oczywiście zapomniałem sobie włączyć stoperu, nie, nagrywam na sucho, na żywca, nie mam pojęcia, ile mi tutaj zostało czasu. 400 aż mnie skasowali. Co za pedały. Kontakty. Dobra, to jest na pewno to. Okej. Dobra, weźmy sobie. Oczywiście tutaj miałem fryzjera, ale. No. Gdzie to jest? Jest zaznaczone, okej. Dobra, teraz przyjdzie taksy. Oczywiście przyjdzie z prawej strony, zawsze przyjdzie z prawej. No, gdzie to taksi? Coś jedzie. Haha, wiedziałem, że przyjdzie z prawej. Stójżesz. Dobra. I u nich ta świetna melodia. To jest masakra. Dobra, już go ubieramy w coś fajnego. Jakiś. Właśnie nie wiem, czy w garnitur mam go ubrać, czy w co? Chyba w garnitur byłby najlepiej. Tak, wiecie, taki Trevor, taki Szajbusa w garniturze. To by było odjazd. Tak właśnie na Max Payne'a można go zrobić. Także zaraz zobaczymy w ogóle, co tu można zrobić. Czy w ogóle ci coś sprzedadzą, Trevor? Okej. Sukienkę, Trevor. Sukienkę. Hej. Zobaczmy, co tu jest. Nie ma blue. O kurde. Bez przesad. O. Nie, no nie ma tu nic. Tutaj może. Koszule. O. Czarne koszule. Nie, no tak trochę zbyt. Zbyt trochę, że tak powiem, no. Młodzieżowo. Garnitur bym chciał. Można garnitur? Fuck. Oni tu chyba nie mają garnituru. Dobra, zobaczmy, jakie spodnie. Tu widzę, jakaś marynareczka jest. O! Nie ma tak za krótkie spodnie, tak. Trevor, ale tobie to w cholerę nie pasuje. Dlatego będziesz w tym chodził. A, na szlachtę taką widzę. Nie, wiecie co? Zawalnę mu coś takiego. I te skarpetki. Wow, ona jest fioletowa w środku. On się jara, on to chce mieć. Hello. Jak wyglądam? Jak idiota, ale ty jest Trevor. A, może klapeczki jakieś? Może buty mu tylko zmienię? Nie, dobra, niech będzie ten strój, jest genialny. Dobra, tu oczywiście mogę coś kupić. Jak jeździsz, pajacu. Dobra. Co to jest? Tylko Franklin może kupić tę nieruchomość. Aha, czyli ogólnie to jest... Sami widzicie, co to jest, no. Stacja benzynowa i... Tutaj mamy... Auto Repairs, czyli po prostu naprawa samochodowa. No dobrze, moi mili, to był kolejny odcinek z serii Zagrajmy w GTA 5. Oczywiście oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie. I co, i to tyle. Także trzymajcie się wszyscy i na...